wiesz, jaki jest stereotyp modelkowy, że leży i pachnie, a w głowie nic. Tymczasem Karolina niezłą fajterką się okazała i absolutnie zaprzeczająca wszelkim stereotypom właśnie modelkowym. Karolina jest piekielnie ambitną osobą. Jest to naprawdę normalna, skromna dziewczyna. Nie jest to ktoś, kto jest international supermodel i w ogóle uważajcie na mnie i w ogóle i trzeba o mnie dbać. Nie, mówiłem na nie maszyny, bo cięły zawzięcie w każdą grę, każde zadanie radziły sobie dużo częściej, lepiej niż faceci. W momencie, kiedy byłam w tym programie, czułam się jak dziecko, taka byłam szczęśliwa. Oddałam wszystkie moje zabawki, typu telefon, karty kredytowe, nie miałam nic. Wylądowałam po prostu z pustą kieszenią, dolar na dzień. Odrodziłam się na nowo w tym programie i złapałam kolejne refleksje życiowe. Pokazało mi to dużo, nauczyło mnie to dużo. Ona musiała stoczyć taką walkę, po pierwsze z tym stereotypem, że żeby być modelką musi być wysoki. No ona nie jest wysoka, ale zawsze można było liczyć na to, że sobie poradzi w fotomodelingu i to się udało. Ludzie zaczepiali ją nawet w sklepie i mówili, jaka ty jesteś ładna. Nie? Do Angeliny Jolie ją nawet, co niektóre osoby porównywały, bo zawsze miała duże, szerokie usta. Jest na pewno taką fajną, rozpoznawalną dziewczyną z małego miasta, której się udało, pomimo tego, że wszystko wskazywało, że może być bardzo ciężko, a jednak dała radę. Witam w Warszawie, w moim nowym domu. Zapraszam. Codziennie spędzam czas tak naprawdę w tym pokoju, w tym pomieszczeniu, dlatego że jest to salon z aneksem kuchennym i jest to loft 6-metrowy, więc mam piękny widok na panoramę miasta i tak naprawdę nie potrzeba mi nic więcej. To jest moje ulubione miejsce w mieszkaniu. Moja prywatna część mieszkania, tylko i wyłącznie dla mnie. Sypialnia z widokiem na panoramę Warszawy. Także tutaj codziennie się budzę. A tam jest moja garderoba, chodź pokażę ci. To, co uwielbiam, jak każda kobieta, biżuterię, która znajduje się i z jednej strony, i z drugiej. Voilà. Więc to są moje takie, jak ja to nazywam, perełki. Każda szuflada tutaj kryje jakieś skarby. Tak, te skarby są skarbami kobiecymi, których nie pokazujemy do kamery.